Witam wszystkich ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Czy wiedzieliście o tym, że krasnoludy bardzo szanują swoje imiona? Oraz jedno imię użyte w rodzie może przetrwać w nim w następnych pokoleniach wiele, wiele razy. Natomiast krasnolud, który okrył się hańbą, zostanie zdarty ze swojego imienia przez starszego. Więc to dosyć ciekawa tradycja. Dobra. Idziemy do Oka Smoka. Jesteśmy tutaj w Kuldahar. No i chyba tędy szło się do Oka Smoka, o ile się nie mylę. Tak. O, już wiadomo, dlaczego to się nazywa Oko Smoka. Z pewnością nie z powodu tych lodowych salamandr, które tu stoją. No, ale dobra. Skoro są lodowe salamandry, z pewnością nie zaszkodzi im parę ognistych kul w twarzy. Albo w tyłku, albo gdzie indziej. W jakkolwiek innym, mało szlachetnym miejscu. Coś opuściłeś. A patrzcie, idzie więcej. Robię co w mojej mocy. Wow. Z tymi salamandrami lepiej nie pogrywać sobie. Są bardzo groźne. Na szczęście nie w takich ilościach, jakie już zostawiliśmy. Więcej. Wow. Ścieżka jest niezbyt bezpieczna. Przynajmniej ta. Słucham, załatwione. To nie będzie trudne. Dobra, brać go. Świetnie, lodowy oddech salamandry. Powinienem o tym pomyśleć. Ach, cholera! Wow, to aż roi się od pułapek. Ciekawe mnie, czemu salamandry ich nie aktywują. To nie fair. Dobra, podejdź do niej, bo ona zaraz znowu puści swój lodowy oddech. A uciekać. Zrobię co w mojej mocy. Chyba. Co mam dobrze. Gotów, zrobiony. O tak. Myśl, zobaczę, co da się zrobić. Powolutku, powolutku, ale bezpiecznie. Gotów, już się robi. Tak, dobrze. Do boju, troszkę dobrze. Możesz nam wyliczyć. Powolutku, zobaczę, powolutku. Co da się zrobić. Bez pośpiechu, naprawdę nie ma pośpiechu. Hi. To mi się podoba. Jestem. Niedługo kruki będą miały co jeść. A zwycięstwo nie zapewnione. No, rzucaj ten swój ludowy oddech. O, biedna salamandra się zaklinowała. O. Co za peszek. Jeszcze jedna. Na pewno to jest jakaś pułapka. Ach, cholera! Jest całe mnóstwo pułapek. Ach, cholera! O, najwyższa czarownica Izebelt. Weszliście na nasz teren, intruzi. Odejdźcie natychmiast i nie wracajcie. Jeśli zostaniecie, zakopiemy was pod ziemią, na której stoicie. Miłe powitanie. Lokalni wiedzą, co to. Gościnność. Chrona przed petryfikacją. Kamienna skóra. O. Śmierdząca chmura. Brzydka. Śmierdząca chmura. Proste. Szybko nieszkodliwej to pułapki. O, to jakiś ciekawy czar, którego jeszcze nie widziałem. Dobra.
Dobra, teraz uciekaj szybko. Może uda nam się ją tutaj zwabić. A może i nie uda. Stara wiedźma. Gotowe, zrobię to. Dobra, wiecie co? Mam pewien plan. Który obejmuje zastosowanie przywołanego kościotrupa. O tak. No i ci tam coś atakuj. No. Chyba się już wziął do roboty. No to teraz reszta niech się też również weźmie do roboty. Zgoda. Jestem załatwiony. Nie ma sprawy. Udał się mu użyć obronny? Udał się. Tak, to dobrze. Gdyby mu się nie udał, to by bolało. Arrgh! Nie mam czasu na tę drobną zwadę, gdy nasze życie stoi w obliczu tak wielkiego niebezpieczeństwa. Zgrałem mnie obowiązki, zaniedbane obowiązki. Dobra, uciekaj sobie. O nie, chaos. Zabierajmy się do roboty. W każdej chwili. Nie, mam jakieś rozproszenie magii. Bard nie ma. Kapłan ma. Może uda się to rozproszyć, to cholerstwo. No, to wszystko, przestańcie się bić. Słucham. A jeszcze łotrzyk biega tam jakoś. W czym naprzód? Nadzieję, że swoboda ruchów mu pomoże. Zamieniam się w słuch. Czym mogę już się... Albo i nie pomoże. Tak. A może zdjęcie paraliżu? Nie. Co mam z oczywiście? Dalej, nie chcę się czekać godzinę, aż w końcu przestaniesz być oszołomiony. Czekam na rozkazy. Co mogę dla ciebie, dobrze? Gotów naprzód. Tak? Chyba będę musiał złożyć moje drugie rozproszenie magii. No. Dobra. W końcu możemy wchodzić do środka. Albo wiecie co? Nie, cofniemy się jeszcze do Kuldahar. Zregenerujmy czary. Rozproszenia magii mogą być przydatne w środku. Czego? Zrobione. Zgoda. Wiesz, coś mi mówi, że znajdziemy tam więcej nie... Gotów. Więcej przeszkód. Duszenie. Cóż za obiecująca nazwa. Duszony minus 4 do klasy pancerza, minus 6 do zręczności. Porusza się o połowę wolniej. 4K8 na rundę. Miłe. Dobra. Szczęście. Co trzeba zrobić? Zrobię to. Quick save i ja chcę to. Tak. Weźmiemy to przy następnym poziomie. Zgoda. A teraz ładować się do środka. Wchodzimy do przesławnego oka smoka. Ciekawe, co tam będzie. Co tam zastaniemy. Yuan-Ti wojownik. Oraz mnóstwo Yuan-Ti złodziei. W gotowości? Najwyraźniej. No, dalej! No dalej, chodźcie tu. Nie boję się was. Potrzebujesz mnie? Sporo się ich tu zbiera. Ma nawet wystarczająco sporo, aby zużyć na nich jakąś ognistą kulę. Trzeba coś zrobić jak należy? Tak. Dobrze. Wszystko, na to cię stać? O tak, pięknie.
Orzuceniu ognistej kuli wszystko staje się jakoś łatwiejsze. Możesz na mnie proste. Co mam dobrze? Pomóż kapłanowi. Postaw się w ogień krzyżowy. Podejdź tu. No, ładnie. Już jaszczurołaki. Czy jakoś tak. Jeszcze się tutaj znajdują. Jaszczuroczłek. Tak. Moje wyczulone zmysły są do twojej dyspozycji. Złodzieje. Gotowe. Którzy atakują z nienacki. Tyle. Zobacz, co da się zrobić. A ja się was nie boję. Po prostu mam lepszego powera czy coś. A więcej ich przychodzi. Świetnie. Tak. Twe życie. Nie będzie z tym problem. Nie zawiodę. Rzuć sobie parę pocisków, o tak. Weź sobie kuszę i zacznij go bić z kuszy. Teraz sobie postój i popatrz. Kreszta robi. Odrabia robotę za ciebie. O tak. Mamy całkiem sporą jaskinię do przeczesania. Oj, coś mi mówi, że dużo ludzi się tutaj prosi o guza. Może tak pioruny? O tak, pioruny to coś. Coś w sam raz. O i paladyn na was, tak fajnie. Gotów. Załatwione. Coś ten most wygląda mi podejrzanie. O tak. To wszystko, na co cię stać? Sporo złodziei. Na szczęście aż pchnął się do nas. To fajnie. Będziemy musieli my do nich podchodzić. Trzeba, to nie wiem. Załatwię to. Wow. Kapłan ściągnął na sobie, na siebie cały ogień. Tutaj coś można wziąć. Przyjrzę się temu potem. Na razie pobiję się z tymi niegrzecznymi ludźmi. Znaczy pół ludźmi. To Yuan-ti są. Uciekasz teraz, tak? Haha. Teraz to proszę pana za późno na ucieczkę. Przybyły posiłki z południa. Co trzeba zrobić? To ja im rzucę takie wyładowanie jakieś. Pięknie po prostu. Myślę, że mogę wykonać tą. O nie. Gotowa, zrobię to. Wiesz, jak rzucisz się na magów, to coś ci to pomoże? O nie. Nasi magowie potrafią się bronić sami. To zadanie godne. Potrzeb dobrze? Szybko i cicho. No, jak póki co to idzie całkiem sprawnie. Zapewne dzięki tej pieśni barda, która praktycznie uniemożliwia przeciwnikom zadanie nam jakichkolwiek obrażeń. Dobra, możemy awansować paladyna. Koncentracja. No i to tyle. Może masz jakieś nowe czary? Nie? Dobra. Zamieniam się w sług zrobione. No to idziemy sobie dalej. O, kolejni przeciwnicy. Któż by się tego spodziewał? Nie ma go sobie równych. O, to coś musi boleć. W porządku.
Wrócimy się tam. Tam nie chcę iść jeszcze. UNT. Skąd was się tutaj tyle wzięło? Co mogę dla ciebie? Zrobię to. Gotów, zgoda. Prawda, wychodzenie pojedynczo na mnie nie zdam. W tym przypadku egzaminu. Trzeba coś zrobić. Przecież jeżeli będziecie wychodzić grupowo, to dostaniecie mistą kulę i to również nie zda egzaminu. Rada, nie wychodźcie na mnie w ogóle. Jeżeli mnie widzicie, uciekajcie czym prędzej. A może ujdziecie w życie, z życiem. O ile podczas ucieczki nie przewrócicie się i nie złamiecie karku albo coś. To również może się zdarzyć. Pamiętajcie, pechowe rzuty przytrafiają się każdemu. O, wy wierny. Skąd one się tu wzięły? Nie wiem, skąd one się tu wzięły, zabić się po prostu. Więcej wywierny. Rozłupię cię na pół. No i zostawiają coś. Zaraz się temu przyjrzymy. Sporo ich tu się zeszło. Gotowo, nie zabiorę. Może nawet mag rzuci sobie jakieś meteoryty Melfa. Gotów. Też rzuci jakąś jedną szczeblonną. Nie możesz sobie nic rzucać, pozwalam ci. Aha, przedarła się jedna przez naszą linię obrony. O, naprawdę. Tak, z meteorytami Melfa zamienia się naprawdę we wkurzającą istotę. Easy. Histachi. Więcej tych dziwnych stworów. Ja nadal nawet nie wiem, co to jest. Wow. Wiecie co? Nie chcemy walczyć w takiej śmierdzącej chmurze. To nie jest śmierdząca chmura, to jest zabójcza chmura. Tym bardziej nie chcemy w niej walczyć. Krasnolud ma dzisiaj szczęśliwe rzuty. Ta zabójcza chmura zablokowała nam dojście do tych skrzyń. Później się nim zajmiemy. A co my tutaj mamy? Coś... jakieś leży i... ktoś tutaj leży. Czy co? To mi śmierdzi pułapką. Nawałnica kwasu. I dużo rzeczy. Czy możesz... możesz. Haha. Nie możesz teraz... A tak, nie mogę zapisać, ponieważ... Dobra, nieważne. Szósty poziom. Kościane strzałki czy nawałnica kwasu? Wybór dosyć oczywisty. Tak. Ktoś, kto nazwał ten czar nawałnicą kwasu, miał dar do nazywania rzeczy po imieniu. Trzeba się to... pojemnik pełen już. Dwa pojemniki zapełniłem na czary. Na mikstury. Czy coś tu więcej jeszcze się znajduje? Tam jeszcze można pójść. A, jeszcze. Zapomniałem przebadać zwłoki tych wywierzeń. Mam trochę miejsca. One... żądło wywierny. Ha. Wstawiam, że parę z nich mi się przyda. Wezmę gdzieś tak 5. Albo wezmę jeszcze więcej. Na wszelki wypadek. No i zapewne teraz mogę przebadać te oto jakże uroczo wyglądające skrzynie. Nie, nie mogę.
Już znowu ktoś mi będzie przeszkadzał. Podejdź tu! O tak. Teamwork. Nie będzie z tym problem. Jakieś pułapki, czy nie? Oczywiście, że są pułapki. Jeżeli gdzieś mogą być pułapki, to oczywiście trzeba będą. Coś zrobić jak należy. Prawo Murphy'ego, suko. No, dalej! W porządku. I oczywiście, jak coś może być zamknięte, to oczywiście będzie zamknięte. Prawo Murphy'ego po raz dwa, suko. Oczywiście kolejna pułapka, kolejny zamek. No i zobaczmy teraz, co mam w środku. Sporo magicznego. O, jakaś konopna lina. Założę się, że to nam się przyda. Zdziwi mnie, że ta skrzynia aż nie świeci się z zewnątrz. Ta. Wielki miecz, krawisze, proca, jakieś sztylety do rzucenia. Zobaczmy. Odporność na zaklęcia. Miecz płomienia plus 1. Krawisze plus 3. Sztylety plus 2. Ta. Gra teraz zaczęła nas zarzucać jakimś nic niewartym gównem. Tylko sprzedaż. Niestety będzie to już robić tak do końca. Okej, dobra, myślę, że starczy tego na razie. W następnym odcinku zwiedzamy dalej oko smoka, no i na pewno zamordujemy jeszcze przynajmniej kilku UNT. No, przynajmniej mam taką nadzieję. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie.